kata stanowicz ma to do siebie, że nie wymaga dużej przestrzeni, także możecie wykonywać to kata ze spokojem na niewielkiej przestrzeni nawet swojego pokoju. Możecie je dowolnie modyfikować, a ja chciałabym pokazać, jak wygląda wersja oryginalna i wtedy będziecie mogli sobie coś od siebie dołożyć albo zamienić. Shizentai, os kihon sanoich, joi, ich, ni, san, shi, go, rok, sić, hać, kiu, dżus, hi, aure, os. Możecie, tak jak wspomniałam, dodać sobie bloki, czyli jeśli zaczynamy tutaj pierwszym przejściem w lewo z blokiem Genambarai, tak, postaraj się zamienić ten blok na przykład na Jodan Uke, tak, i przed pchnięciem wykonaj kopnięcie Maigeri, a więc całość będzie wyglądała w ten sposób. Ich, Jodan Uke, Maigeri, wycofaj nogę, pchnięcie. Ni, przejście w drugą stronę. Jodan Uke, Maigeri, pchnięcie. San, Jodan Uke, Maigeri, pchnięcie. Chciałabym Wam zaproponować ćwiczenie Kihon Kata Sono Ich w rozszerzeniu tego schematu. Będziemy poruszali się w te same strony, jednak dodamy i zmienimy parę rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką zmienimy, jest zamiana bloku Genambarai na Kake Wake Uke. Pamiętajcie, że w bloku Kake Wake Uke ważne jest to, która noga jest z przodu, wtedy ta sama ręka będzie na zewnątrz. Przechodzimy do przodu, ściągamy Jodan Morote, wycofujemy się Jodan Morote. Kolejne przejście, zgodnie ze schematem, Jodan, Jodan. San,